ho, ho, ho. Ale syf. No to dzisiaj trzeba będzie asfaltami jeździć. No to witam wszystkich na kolejnej rajdzie 25 grudnia 2022 roku. Już ta data wszystko pewnie mówi. A raczej godo, bo my są na Śląsku. Jest to oczywiście pierwszy dzień godnych świąt, bo tak na Śląsku nazywa się to, co po polsku nazywają Boże Narodzenie. Raczej bym powiedział, że Wielkanoc niż Boże Narodzenie, niż godni święta. Jak widzicie, krajobraz się nam zmienił niesamowicie. W sensie takim, że wróciła normalność. Pozostałości tego śniegu, który przez ostatnie dwa tygodnie u nas był, prawie 40 cm. I słuchajcie, sytuacja jest taka, że w ciągu dwóch dni wszyscy ten śnieg stają. To oczywiście spowodowało zagrożenie powodziowe. Na szczęście jest woda na polach, jest. I Łownica tam przekroczyła stan ostrzegawczy, Wisła stan alarmowy w Goczałkowicach, ale przestało loć, bo to właśnie z kuli tego, że deszcz lął, tak się wydarzyło. No trudno, no. Tak to czasami bywa. A tu się im światłowód urwał. Nie mają internetu. Nie będą siedzieć przed komputerem. Nie, nie, nie. Jak widzicie, ja też nie. Jak to wygląda wszystko w ostatnich dniach? Nie mam... Ja, dobra, dobra. Nie mam auta. Auto jest w warsztacie. Zresztą ja to godą. Dzisiaj też nie planuję jakiś długi rajzy po ciemoku, bo my mamy 10% baterii, więc szału nie ma. A poza tym, wiecie, to są godni święta. Też tak na rajzowanie no nie za bardzo sobie można tak fest pozwolić. No to wiecie, bo to trzeba z rodziną siedzieć i takie pierdoły. Jo. Jestem jak najbardziej przeciwnikiem jakiegokolwiek obżarstwa i tego typu rzeczy. A więc nie siedzę w chałupie. I nie mam zamiaru. Jeszcze pozostałości śniegu. Ach, dużo tego śniegu było. Tam jeszcze w lesie zima króluje. Tutaj słońce nie doszło za bardzo. Może jeszcze na skitury by się szło tam wybrać. Ale uwierzcie mi, że ten śnieg to jest jedna wielkocia pluta. A my mamy w tej chwili 5 stopni powyżej zera. Wczoraj było 8. We Wilio, czyli w szczodry dzień u nas to bardziej się nazywało kiedyś. A teraz to już to wszystko, te stare tradycje, wszystko odjobni bierę. Jak ktoś zauważył, no to tędy przecież była ostatnia skiturowa rajza. Właściwie to mógłby się przejechać lasem, ale tam pewnie te zwalone strumy jeszcze będą. Jeżdżamy na WTR-ka. No i
pracy. Myślałem, że to będzie trochę więcej tego gnoju, ale na szczęście nie ma tak. Częściowo zmarznięta jest. Ale też troszkę błotka jest, no. Rower pójdzie dzisiaj do mycia na pewno. Jak widzicie, ludzie też wyszli z chałupów. Już pod kołem dwóch biegaczy. No, z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, bo w zasadzie to powinno się iść do kościoła. Bo jest to jedno z największych świąt w roku. Godni święta. Oczywiście no, największym świętem jest Wielkanoc i to nie ma dwóch zdań. I teraz ktoś powie, no ale robot tak godosz, a są rzeźnina w kościele. No, teraz rzeźnina. Ale w nocy rzeźnina był. W nocy rzeźnina był. I co? I mamy zimę kurczę. Dobrze, niech jest zima. W końcu co? Miał być śnieg na godni święta? No i jest, ale w kawałkach. Nie? I w lesie. Dobra, no to co z tą nocą? A, tak, kurczę, nie wiem czy widzicie wszystko. Co z tą nocą? Ano mianowicie tradycja jest taka, że w nocy po wieczerzy, nie żadnej wigilii, tylko po wieczerzy, a wieczerzo to jest po śląsku kolacja po prostu. Więc po wieczerzy troszkę się trzeba dychnąć, bo wiecie, te 12 potraw. Co prawda u mnie nigdy nie ma 12 potraw, bo jest to po prostu niemożliwe, żeby je tyle zeżar. No ale trzeba się trochę dychnąć, bo jednak człowiek pojedzony. Ja cały dzień praktycznie nic nie jodę, no nie wierzę mój, że zjod. We Wigilię tak powinno być, zresztą post, nie? Chociaż nie ma nakazany. No i po tej Wigilii się idzie... Wigilia to jest oczywiście nazwa dnia, ale też dodają szczodry dzień. No i po tej Wigilii się idzie na jucznia, na 12 do kościoła. No i teraz, ojej. No i teraz ktoś powie, no ale ja nie idę na jucznia, ja idę na pasterkę. To jest jedno i to samo praktycznie. Aczkolwiek kiedyś to było inaczej trochę, dłużej przede wszystkim. I zaczynało się od takich słów: Chrystus nam się narodził, pokłońmy się Jemu. Tak to pamiętam. Takie śpiewy były przy Betlejce. No jak ktoś nie wie, co to jest Betlejka, to po śląsku tak nazywamy Szopka Bożonarodzeniowa. Betlejka po naszemu. Ja tak teraz ryknę, a tam ludzie szli z boku. Pewnie się dziwią, co za idiota z tym do siebie godą. No ale ja już do tego przyzwyczajony. Dobra, a więc Betlejka to jest po śląsku Szopka Bożonarodzeniowo. No a więc dużo tych pojęć, przede wszystkim godni święta, to po śląsku jest Boże Narodzenie. Stary rok to jest po śląsku Sylwestra. A wtedy właśnie będzie zakończenie sezonu rowerowego. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli na to. Są plany. Ma być ciepło, 10-11 stopni, czyli jeszcze cieplej jak dzisiaj. A co do sezonu narciarskiego, Oj, na razie nie wiadomo kiedy inauguracja. Siostra już zaczęła. Mój sezon się może nawet dopiero w styczniu zacznie. Ale pamiętajcie, że co się odlecze, to nie uciecze.
wierzę w drogomyśl. Kościół Waniewicki. Czy widzicie, jakiś tuning jedzie. Jak ja bym był diagnostą, to ja bym tego pieryna urypał za ten tłumik. To tak wyrczy fest. Kurczę, to przecież jakieś normy hałasu są. Jak on przebiegł, przechodzi, to ja nie wiem. Ja, no to na WTR-ce, że jest. WTR-ka staro i nowo to się pokrywa. Zmieni. Wesoły świąt, nie? Ginął. Strumieńskiego Betlejem już nie ma. Zawsze taka Betlejka była, żywo. Niestety już od paru roku tego nie ma. Szkoda, bo to fajne było. Z pewnością dzisiaj bych tam podjechał, no ale nie ma tego już. Pierunie szkło. I teraz się zastanawiam, bo w sumie jechać w stronę Pszczyny. To jest jeden problem, że jakby chciał przejechać przez granicę polsko-austriacką w lesie, no to tam będzie gnój. Więc raczej chyba to odpuszczę. Tam będzie gnój dzisiaj w tym lesie. Więc pojadę asfaltem normalnie na studzionka. O, pendala się domaga wymiany. Ja domaga się. Ale jakoś już od 2 miesięcy nie umie jej wymienić. Słuchajcie, tu jest ta druga, co my tu kiedyś jechali. Widać, że to tu jest chyba zrobione. Jakimiś futrami wysute, ale widzę, że jest to obeschnięte. No więc się tu przejada. Zobaczymy, jaki to tu dali będzie. Kiedyś my tu się trafili, to tu był gnój niesamowity. Myślę, że teraz tak już nie będzie i szutrówka powstała. Ale widzę, że jest obeschnięte, więc gnoja nie powinno być. Może machnę tu jeszcze jakiś asfalt kiedyś, ale to na pewno nie teraz. W zimie robić asfalt to tak, jakby go robić 2 razy. Kurde, tak ciężko, że spoczął teraz ze zaczku, że myślałem, że mi luft spierniczo, a tam na razie nic się nie dzieje. Teraz się tak wejrzyjcie na to, co widzicie. Powiedzcie mi tak, dalibyście wiarę, że to jest 25 grudnia, że to jest pierwszy dzień godnych świąt. Ja by pomyślał, że to jest marzec, że to jest Wielkanoc. Tu taki numer, ale jeszcze jakieś 3 dni temu mieliśmy zimę. I co warto zauważyć,
na termometrze w poniedziałek miał minus 20 stopni. A dzisiaj mamy już plus 7. Zobaczcie, jak ten klimat, jak ta natura zwariowała. Ale do tego się już musimy przyzwyczajać. Zimy coraz to krótsze, coraz to łagodniejsze. Właściwie to zim to już nie ma, bym powiedział. Tutaj, bynajmniej w tym rejonie, no bo w górach to co innego, nie? Ale musimy się przyzwyczajać do tego, że sezon rowerowy będzie trwał cały rok chyba już. Bo jeszcze pora lat temu sezon rowerowy kończyliśmy w okolicach 25 listopada. Czyli miesiąc wcześniej, jak teraz. No a teraz już kończymy 31 grudnia, więc stwierdziliśmy, że skoro są warunki, no to po co tak w czas kończyć sezon? Skończyć go trzeba w rozkończonym roku. I to jest dobry pomysł. Myślę, że będziemy to kontynuować. Oczywiście, ja myślę, że za tydzień, znaczy nie za tydzień, bo to już sobota, 31 grudnia będzie, że rajza się odbędzie, a jak się nie zorganizują tego cykliści, to ja swoją rajzę zorganizuję albo 30, albo 31 grudnia, w zależności od prognoz pogody, ale musi się odbyć rajza, która zakończy ten sezon rowerowy Anno Domini 2022. No i teraz, jaki to był sezon, bo już można takie podsumowanie zrobić. No szału nie było, jeśli chodzi o te rajzy. Nie było jakichś dalekich rajzów z cyklu Częstochowa, czy na przykład Pieniny, czy Tatry, czy Zakopane, tamte rejony nie było. Były w planach, ale niestety nie doszły do skutku. No, miałem to w planach na urlop w lecie, ale pojawiła się rzecz, która była ważniejsza. Mianowicie trzeba było dach robić na gospodarczym. No i to zeszło tydzień prawie. Drugi tydzień, no to też inne roboty były do zrobienia. Więc ja miałem urlop pracujący. No tak to bywa, no. Macie swoje chałupa, musicie koło nie robić, nie? Chociaż są tacy, co nie robią. Wynajmą sobie firmę, zapłacą i firma im zrobi. Jak mają kasy w trzy dupy, no to tak to jest. Ale dobra. Są święta, słuchajcie, nie gadajmy takich głupot. Nie bądźmy się. Żyjmy razem w pokoju przede wszystkim. I pamiętajmy też o tych, którzy tych świąt nie mają z różnych powodów. Jedni nie mają świąt z kuli wojny. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie, że tam sztrumu nie ma. Rusy wszystko rozwalają, dziady pieruńskie. Bo to inaczej nie idzie nazwać. Rus to nie ma. Tym, co taki burdel robi, to nie jest człowiek, to jest po prostu zwierzę. Gorsze jak zwierzę. No. Zresztą oni to od czasów Armii Czerwonej, od czasów Związku Radzieckiego mają dali we krwi. Oczywiście godą nie wszyscy, no bo wiadomo, że nie są wszyscy tacy idioci. Jest fajny kanał na YouTubie, Wiaczesław Zarudzki go prowadzi. Rosjanin, który uciekł stamtąd, który zdecydował się, żeby opowiedzieć prawdę o tym wszystkim, co się tam dzieje. I chwała mu za to. Tak powinno być. Bo dać prawda, a nie siodzi jakoś propaganda. Jakby spotkał Putina, to ja by go chyba za jajca powiesił. Dobra, są święta. Tak, miałeś jechać tutaj tą drogą na Pszczyna, ale widzę, że tu jest gnój niesamowity. I muszę się trochę wrócić. Barzoł pieruński tu jest.
Ja by się tu ściorął i to dość fest. Także odpuszczam ten odcinek. Się tak szarżuje, że się mi cały zic odkręcił. Znaczy się nie całkiem. Dobrze, że mu klucze i poradza go dokręcić. No. Także pamiętajcie, klucze zresztą majcie rzeczy, zawsze trzeba ze sobą wozić. Wziąłem się z drugiej strony, do tego miejsca jeszcze było ok, tu już jest barzoł niesamowity, a więc wracam się na główną drogę niestety. W tej drodze ze strumienia na Pszczyna budują tutaj do rowerzystów. O, nie ma co, ale to jest popularna droga właśnie do nich. Budują tu do rowerzystów. Budują i jakoś wybudować nie mogą. Coś się im to tłumaczy. To już ponad rok tu trwa. No ale tutaj już jednak ten odcinek, a coś tu się jednak zmieniło. Ale powiem wam, że ja tu jest dzisiaj zmuszony jechać tą drugą z kulitego bajora na tamtej. Jak widzicie, ruch dość spory. No i też dzisiaj, że jest zmuszony odwiedzić myjnia. Bo gnój na rowerze niesamowity. No to ja już je na terenie Pszczyny. Widzicie te chłopki, co są przy tej budowanej trasie? Przed chwilą jedno auto zahoczyło takiego chłopka i pozbyło się lustra z prawej strony. Także szofer chyba jeszcze wczorajszy chyba gorzoła popił. Jak tego mógł nie widzieć, to doprawdy kurczę, coś ze wzrokiem niesamowitego. Ale cóż, lustra nie ma u auta. To ja tu chciał jechać o tym. Czas trwania ostatniego kilometra było 3,23. Ale tu jest dróżka. Przejadymy się przez Cyprzy. Pszczyny. Ja, dróżka jest, ale widzicie, śnieg zgarnięty na dróżkę. Jak ja tu mam przejechać? Dupa. Jakoś partyzancko trzeba przejechać. Ale przejechałem. No to ja już przejeżdżam przez Pszczynę. Rowerowe miasto, można powiedzieć. Zielone fany z napisem Wesołych Świąt. No to to już pojutrze już to trzeba będzie ściepać, bo już świąt nie widzę. Aha, bo ja tu jadę pod prąd, kurde. Nie śmiem tak jeździć, widzicie tej odmietki do pierwszych, ale o rowerzystach już niestety zapomnieli, no ale nie czepiejmy się. Widzicie, tu jest ścieżka rowerowa zawalona całkowicie śniegiem. Ja bym tu chciał wjechać, ale się nie da. Tu siedzę. Jakaś to muszą pociśnić, też trzeba mieć trochę oleju w górze, nie? Nie narzekać za bardzo. No i niestety gnój, czyli sól. Łodźcie pierunie.
słyszeliście, to powinieneś to wypikać, ale jeżeli matka tak gubi do dziecka, to patologia. W godnie święta matka gubi do dziecka, że go rozpier i tak dalej. Święty Boże, świat schodzi na psy. Aha, teraz se przejademy. Gdy? Średnia na ostatni kilometr wyniosła 11,8 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 5 minuty 5 sekundy. Jedziemy na Czechowice. Dziedzice i stamtąd już wychałki. Musimy gdzieś mieć, a ja mam no 10% na lampie. Więc nie ma co szarżować po nocach. Zwłaszcza, że od 23.30 do 4 rano u nas w gminie wszystkie lampy są pogaszone. Ale ja o tej porze jeździć nie będę. Z pewnym wyjątkiem oczywiście, który może być Sylwestra. Bo jest taki plan. Tak, witam was już z Goczałkowic, dawne zakłady Henryk Kania. Tutaj widzicie, są trzy fany. Dwie są firmowe, a w środku fana ukraińsko. Powiem wam tak, że chyba, że to Śląsko, ale Śląsko jest jaśniejsze. Że fana ukraińsko jest na środkowym maszcie, czyli według tych Duda. Tutaj są zakłady Duda. Według tych najważniejsza fana jest ukraińsko tutaj. Otóż niestety nie, bo jest to fana polsko. A więc ja rozumiem solidarność z Ukrainą i to wszystko, te wyrazy takiego wsparcia do tych ludzi, bo naprawdę tam się gnój dzieje, ale nie w taki sposób. Ja wiem, że się zachowuję teraz jak Grzegorz Braun, ale jeśli już, to powinno to być inaczej eksponowane. A tu po lewej stronie mamy już Krajowo Jedynka. I teraz pytanie, czy tam ten chodniczek to będzie gnój, barzoł, czy się będzie dało jakoś przejechać? Musimy to sprawdzić. O pioruna. Sanitarka jedzie. Ale powiem wam, jak że przejechał teraz koło tej drogi w Goczałkowicach tu, to aż mnie w gardle zaszczypało. Kurde, taki smród, że dychać nie szło. Chociaż mnie wczoraj w gardle zaszczypało na juczni, bo ministrant z kadzidłem kolem mnie stanął i tam stał może z 5 minut. Genał to kadzidło na mnie leciało i na moją siostrę. Także też mnie wtedy w gardle zaszczypało, ale kadzidło to jest dobra rzecz. Przynajmniej, że się okadzony, tak, rozgrzeszony i dobre jest, nie? No pamiętajcie, że godni święta bez kościoła to nie są święta. Żadne święta bez kościoła to nie są święta. Zawsze się chodziło, ja nie rozumiem tych, co nie chodzą do kościoła, tych, co plują na kościół, a obchodzą święta. Bo oni są wierzący, ale do kościoła nie. Idźcie wy do życia z taką wiarą. Wiadomo, że parożenie są święte. Słyszę się o różnych nieciekawych sprawach, ale to też są ludzie, no przede wszystkim. Czy każdy z nas jest kryształowy? No nie. Nie. Ja nie żeby tu ich bronił, ale niech każdy patrzy na siebie, co robi i się zastanowi, czy jest dobry, czy zły. A nie oskarżą kogoś. Dobra, o, tu mamy tak fajnie rundo przystrojone. Z kuli godnych świąt. Dzisiaj pierwszy dzień.
to sam jadymy. No, przez uzdrowisko, słuchajcie, uzdrowisko, a mnie koło drugi gardę szczypało. Zanieczyszczenia powietrza też. I to czuć, czuć ten smog tutaj z wrót, z tych aut. To może być uzdrowisko. Pewnie jeszcze opłata klimatyczna bierze. Działki to po śląsku też go dają, ale na pifrele. W Czechowicach, Dzielnicach. Widzicie, mamy tutaj letnika, choinka i kościół. Także fajnie. Słuchajcie, już że rower opłukał. Kończymy na dziś. Otrzymcie się. Do zaś.